Dwie publikacje z lat 50. XIX wieku współoprawne, czyli w jednym woluminie. Jedna to Warsawianum, druga Kresowianum. Napisane przez dwóch pisarzy znanych i uznawanych w tamtym czasie. Jednym był Józef Ignacy Kraszewski, drugim dziś zapomniany Józef Symeon Bogucki. Zacznijmy jednak od tego drugiego. Bogudzki, prozaiki dziennikarz, należał do kręgu cyganerii warszawskiej, w swej twórczości opisywał życie Warszawy naznaczonej piętnem klęski listopadowej. Zwłaszcza zaś egzystencję najuboższych mieszkańców Warszawy, sierot i żebraków. Poruszał wątki sensacyjne, ale i wstydliwe był autorem Klementynki, czyli Życia sierot oraz kapitalistów. Swe warszawskie historie mieszczące się na przecięciu opowiadania i Felietonu, ogłaszał na łamach dziennika warszawskiego i gazety warszawskiej. To właśnie te krótkie formy złożyły się na wznawiany kilkakrotnie zbiór wizerunki społeczeństwa warszawskiego, który prezentujemy w wydaniu z 1853 roku. W swojej twórczości wzorował się na bestsellerowych w owym czasie dziełach Jean Sue. Jak francuski autor umiał tworzyć zapadające w pamięć postaci, jak choćby w opowiadaniu Tajemnice Warszawy, czyli Wszeteczna żebraczka, w którym wykreował powszechnie znaną i rozpoznawalną warszawską postać ślepie Tuchy, okrutnej żebraczki i dzieciobójczyni. Prezentowanej przez nas książce znalazł się też znany i ważny dla twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, utwór wieczory wołyńskie. Wydanie z 1859 roku. Kraszewski pisarz, dziennikarz, malarz, rysownik, muzyk, kolekcjoner, był autorem ponad 600 książek, w tym 232 powieści, takich jak Stara Baśń czy Zasasów. I choć dziś uchodzi głównie za rekordzistę w literaturze polskiej pod tym względem, nie można zapomnieć, że przez ponad 100 lat bywał jednym z najpoczystniejszych i docenianych polskich powieściopisarzy, którego twórczość była uwielbiana wieczory wołyńskie. To utwór bardzo osobisty, bo opisujący rodzinne strony pisarza, w których spędził połowę życia. Taka też jest ta opowieść łącząca bardzo osobisty wspomnieniowy ton z próbą przedstawienia przewodnika po Wołyniu z zacięciem rzec można socjologiczno-historycznym. Ciekawe zestawienie Warsawianu i Kresowianu w jednym woluminie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Warsawiana, Kresowiana, Literatura Piękna Polska oraz pierwodruki. Zakochaj się w antykwariacie.